We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. Siemanko, z tej strony Kira, to pierwszy materiał z F1 2013 u mnie na kanale. Niestety jeszcze z wersji pirackiej, bo niestety nie mam jeszcze oryginała. W przyszłym tygodniu już powinien być oryginał, więc wtedy zabierzemy się za karierę, która się tak naprawdę mało co zmieniła. Kariera 13. Dzisiaj pokażę wam tryb, który tak naprawdę nowość F1 2013. Zaraz wam go pokażę, ale powiem wam najpierw, co jeszcze zmieniło się w F1 2013 w porównaniu do poprzedniczki. Nowy tryb, tryb scenariuszy, który jest naprawdę dosyć ciekawą rzeczą w 13. Różne scenariusze do rozegrania jest i dosyć sporo. Póki nie mam oryginalnej wersji gry, najprawdopodobniej właśnie z tego trybu, ze scenariuszy, możecie się spodziewać jakichkolwiek odcinków z F1 2013. Naprawdę jest tu sporo, jest po 5 scenariuszy na... Każdy, że mamy 20 scenariuszy, więc jest tego sporo. Będzie co robić, moi drodzy. Do tego, w tryb Grand Prix został troszkę edytowany. Nareszcie możemy tworzyć własne mistrzostwo, własny kalendarz. Dodając tory do kalendarza, to mnie po prostu bardzo cieszy, bo tego mi brakowało w 12. Nie można było pojechać swoim zawodnikiem ulubionym własnego sezonu. No i najważniejsza rzecz, która doszła do F1 2013, coś pięknego. Tryb klasyczny, bolidy z lat 80., z lat 90. w F1 2013. Jak wiecie, ja w podstawowej wersji F1 jest, tylko są lata 80. i dwa tory, Jerez i Brands Hatch. Później jak się dokupi, mamy lata 90. i dwa kolejne tory, Imola. I bodajże zaraz wam powiem jeszcze jeden tor, który wypadł mi z głowy nazwa tego toru. Przejdźmy może do wyboru bolidu. Dzisiaj pojedziemy, w tym odcinku pojedziemy sobie bolidem z lat 90. Lata 80. naprawdę ciężkie w prowadzeniu są. Większość osób, które ma już 13, może sobie pojeździć latami 80., a latami 90. są dwie opcje, albo na piracie, albo na oryginale kupione jeszcze dodatek. My pojedziemy sobie bolidem Williams FW14 z 92. Pojedziemy sobie Davidem Coulthardem. 5 okrążeń na torze Brands Hatch. A to są właśnie tory w F1 2013 tryb Classic. Dwa pierwsze, Jerez i Brands Hatch. W podstawowej wersji gry są z latami 80., a później jak się dokupi resztę, mamy Estoril i Imole. Imola naprawdę też bardzo ładnie wygląda. Estoril też niczego sobie. My pojedziemy się na torze, który najbardziej mi się spodobał z tych czterech. Na torze Brands Hatch, 5 okrążeń. Miałem już okazję na tym torze przejechać 100%. Wczoraj po zainstalowaniu z czystej ciekawości chciałem sprawdzić, ile jest okrążeń na 100%. No i tak jakoś wyszło, że Red Bullem zostało przejechane 100%. Chociaż mogłem się przyzwyczaić do bolidu Red Bulla, który będę jeździł w następnym sezonie ligi. Patrzcie, moi drodzy, na grafikę, jak to wygląda pięknie w porównaniu do 12. Garaż się niczego prawie nie zmienił, ale tylko kolory. Każde lata mają oddzielny interfejs, więc to też jest bardzo ciekawe. Najładniejszy według mnie interfejs jest w latach właśnie 90. Mansell's pole position. Hill na drugim miejscu. My startujemy z pozycji czwartej. Tor mega szybki. Najlepsza kamera lata 90-80. Kamera ze środka bolidu. 5 okrążeń. Patrzcie, jak to pięknie wygląda.
Tam lusterka wsteczne, wszystko pięknie widoczne i jedziemy, jedziemy. Grand Prix Anglii, znaczy że Brandstedt. Grand Prix Wielkiej Brytanii. Mansell, Hill, Villeneuve przed nami. Model jazdy zmieniony, zmieniony. Oj, atak, atak, kontakt z Mansellem. Jesteśmy już na pierwszym miejscu i kara, kurwa jego mać. No niestety. Kara czasowa 10 sekund, no trudno, będziemy na ostatnim miejscu w tym wyścigu, ale jedziemy, żeby podziwiać ogólnie cały ten tor. Nie trzeba już patrzeć na lusterka wsteczne, nie trzeba patrzeć do tyłu, lusterka wsteczne sześciuteńko nam pokazują. No, wczoraj, po włączeniu tej gry, aż się zdziwiłem, jak oni ją pięknie zrobili. Jak ta gra wygląda. Po oglądaniu filmów z tej gry troszkę na nią wrzucałem, troszkę mówiłem, że będzie odróbka 12, trochę może lepsza albo gorsza. Ale wszystko muszę cofnąć, bo naprawdę gra jest przepiękna, jest świetna. Model jazdy jest naprawdę, bardzo mi ten model jazdy pasuje, jest znakomity. On nie jest typowo pod klawiaturę na pewno, on jest bardziej podpada, pod kierownicę, ale jeździ się naprawdę i tak bardzo, bardzo przyjemnie. Te bolidy zachowują naprawdę realizm, jak za dużo się gazu dodamy na zakręcie. Może nas bokiem postawić, jest naprawdę znakomicie zrobiony model jazdy. To trzeba pogratulować, kurwa jego mać, Codemaster. Język mi się plącze od rana. Naprawdę Codemaster zrobił kawał dobrej roboty, no coś pięknego, coś pięknego. W ogóle zmienione SI, które walczą między sobą, popełniają błędy, co naprawdę też wygląda znakomicie. W końcu, tak jak jedynie jest żywe, nie jest takie nudne jak było w 12, gdzie jak się wyjechało na pierwsze miejsce, to się po prostu jechało i bez najmniejszego problemu. Tutaj naprawdę pierwsze miejsce trzeba walczyć, chociaż Mansell teraz tego nam nie pokazuje. Udało nam się trochę od Mansella na 80 odjechać. Ale naprawdę fenomenalne wrażenie ta gra na mnie zrobiła. Oj, za późne to hamowanie. Ale dobrze. Tor Brandstedt, nie mamy tutaj DRS-u, nie mamy tutaj hersów tych bolidach. To jest coś pięknego. Powrót do starych wyścigów, gdzie tylko kierowca tak naprawdę musiał wszystko przemyśleć. Gdzie atakować, jak atakować, aby wyprzedzić. Teraz niestety w F1 mamy DRS, który robi wszystko za kierowcę. Kiedyś tego nie było, kiedyś było lepiej. Na szczęście w naszej lidze, jak będziemy jeździć właśnie na tym torze, na Brandstedt, będziemy jeździć na Jerez, nie ma do bolidów z sezonu 2013, nie będzie tu DRS-u, więc nie ma problemu. Będziemy dwa wyścigi, w których naprawdę będziemy mogli pokazać wszystko, co potrafimy. Będzie tylko KERS w tych bolidach z sezonu 2013 na tym torze, więc będzie ciekawie. Oczekujcie sezonu następnego naszej ligi, który najpierw będę już nagrywał. Jak widzicie, od Mansella się udało odjechać. Cały czas naprawdę jeszcze ta grafika mnie powala. Naprawdę znakomita robota przez 7 miesięcy, bo tylko 7 miesięcy była ta gra robiona przez Codemaster. Zrobili kawał zajebistej roboty. Trzeba im to przyznać. Udało nam się odjechać już od Mansella, od Irvine'a i to bardzo. Bolid prowadzi się naprawdę znakomicie Williamsa. Każdy ten bolid z lat 90. ciutkę inaczej się jednak prowadzi. To jest lata 92, to jest rocznik. Ten bolid jednak się prowadzi trochę inaczej niż z lat 98. Jednak jest inaczej, ale jest znakomicie. Ciężko trzeba będzie przestawić się na 12, przydał nam jeszcze jeden wyścig ligowy ostatni w Brazylii, no nie wiem jak teraz to na 12 się przestawić. Po tej jeździe wczoraj, naprawdę długiej jeździe w 13, ostatnie okrążenie, model jazdy, jak mówię, jest zmieniony, jest nieco trudniejszy. Na pewno osoby, które jeżdżą na kierownicy bez kontroli trakcji będą miały dużo fanów z tego modelu jazdy właśnie. Niestety na klawiaturze bez kontroli trakcji to jest samobójstwo. Jechaliśmy za 3 sekundy Mansellowi, czyli bardzo ładnie.
rekord okrążenia 1.2924, jak widzicie, ten tor jest mega szybki, a bolidami z 2013 najlepsi będą jeździć poniżej 55 sekund, naprawdę. Ja wczoraj bez ustawień zrobiłem 59.400. Więc najlepsi ustawieniami poniżej 55, to trzeba naprawdę tak celować. Kończymy już ten wyścig, kończymy pierwszy wyścig. Pierwszy wyścig 13 u mnie na kanale, minuta 2, 363 okrążenie, David Coulthard, czwarte miejsce. Proszę, przy 10-sekundowej karze czwarte miejsce się udało. Czterech Brytyjczyków na czterech pierwszych miejscach. No to ładnie to wygląda. Punktacja, jak widzicie, pierwsza dziesiątka, ale to jest jednak punktacja z 13. No moi drodzy, mam nadzieję, że gra się podoba. No i prawdopodobnie jakieś materiały będą jeszcze z pirackiej wersji. Zobaczymy, co się uda, więc trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia.